Dzisiaj zabieram Was do Weymów, a wszystko dlatego, że jest tutaj olimpiada. My dostaliśmy się z Bormów tutaj pociągiem. Nie było łatwo, dlatego że było bardzo dużo ludzi, mało pociągów, potem podstawiali inne. Nam się z Weymem udało, bo ktoś akurat wysiadał na następnym przystanku i udało nam się usiąść, więc całą drogę mieliśmy jakąś taką fajną. Bardzo dobrze zorganizowane. Dostaliśmy jakieś ciasteczka po drodze, dostaliśmy mapkę, gdzie co jak... Potem nas pani informowała, że tędy na plażę i w ogóle. Więc dzisiaj będą żeglarskie co? Konkursy, tak? Olimpiada. David, show around the focus on the landsman. Chciałabym Wam powiedzieć, że tutaj są Punch and Judy, to się tak nazywa, czyli kukiełki. Ja powiem Wam osobiście, że tego nie cierpię. Ja się zawsze bałam, brzydziłam tych laleczek, tych kukiełek. Nigdy nie lubiłam, ale wiem, że tutaj dzieci lubią. To jest bardzo często właśnie nad morzem. No i tak płacą funta, powiedzmy, i siedzą, oglądają i ten coś takiego. Widzicie, dorośli też tu hello, hello, krzyczą, biorą czynny udział w tym. Ja raczej nigdy nie gustowałam w czymś takim. Zawsze się bałam tych kukieł i takich, o nie, nie, to nie dla mnie. Dobra, chciałam Wam tylko pokazać, że to jest bardzo takie popularne w Anglii. Na przystani w takiej zatoce. Jest tutaj bardzo pięknie, ale Wam bym bardzo chciała przeprosić za to, że ja mówię, że to są konkursy. To nie są żadne konkursy. To jest finał w żeglarstwie. Jest to olimpiada, a nie konkurs. Ale wiecie, czasami to tak człowiek gada, byle gadać. Jest tu naprawdę pięknie. Jestem zachwycona. Już tu byłam kilka razy. A jeszcze plus, że jest taki klimat olimpiady. David, do you like be here? I'm grabbing it. Which one boat is yours? Which one? This one? No i jak widzicie, to jest Dave'a łódka, zaraz tutaj wchodzimy, jakieś małe barbecue i szampanik i te sprawy sobie, wiecie, tutaj zaraz ten. Też przyjaciele przychodzą, wiecie, nie? Ha, 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 I wish. Tak naprawdę teraz... Yeah, one day. Teraz tak naprawdę idziemy może na jakieś piwo czy coś takiego, bo to się zaczyna o 12. Jest to naprawdę przepięknie i... No i lećmy dalej. Udało nam się z Dave'em tutaj znaleźć miejsce w pubiku, wypić sobie piwko. I ja teraz powiem Wam dla ludzi, którzy nie lubią za bardzo piwa, czyli tak jak ja, i żeby się za bardzo nie upić, tym bardziej, że jest tutaj gorąco, to ja Wam bym polecała zrobić sobie shandy. Shandy to jest coś takiego jak pół lemoniady i pół piwa. I to jest naprawdę dobre, bo jest słodkie i człowiek się nie upije tak szybko. Dlatego ja polecam dla wszystkich ludzi, którzy właśnie lubią sobie posiedzieć, lubią sobie coś tu popić, ale się nie upić. Jezu, strasznie wieje. Ja nie wiem, czy w ogóle mnie będzie słychać. Dlatego kończę na tym. Na razie. Chciałam Wam powiedzieć, że żadnej żaglówki jeszcze nie widziałam, żadnej olimpiady nie widziałam. Na razie co widziałam, to tylko pubiki, sajdry, piwka i te sprawy. Tak jak mówiłam, atmosfera czarująca. Idziemy zwiedzać sobie dalej. David pada z głodu, może jakiś fish and chips. Udało nam się kupić fish and chips and fish bez żadnych dłuższych... Fish and chips, sorry. Bez żadnego długiego postoju, jakoś to wszystko zwinnie, fajnie poszło. Udało nam się też dorwać taką ławeczkę, jak zobaczyliśmy, że ona jest pusta, to szybko do niej biegliśmy, bo naprawdę ludzi jest bardzo dużo. A powiem Wam kilka takich rzeczy jeszcze bardzo istotnych, bo tutaj możecie zauważyć, że są takie domki, domeczki i co ja Wam tu bym chciała powiedzieć, to, że na ogół jest tak, na dole są jakiś biznes, czyli jakieś, nie wiem, jakieś restauracje, kawiarnie, puby i tak dalej, a u góry jest bed and breakfast. Takie coś zazwyczaj kosztuje około 30 funtów za nocleg i wliczony jest, może ja siebie pokażę, i wliczone jest do tego angielskie śniadanie, full English breakfast. No i myślę, że teraz jak jest olimpiada, to kosztuje o wiele więcej. Ile, nie mam pojęcia. Idę na moje chipsaki.
Słuchajcie, udało nam się dojść tutaj. Tutaj są miejsca za darmo, ale jest bardzo dużo ludzi. Wzdłuż tego wybrzeża jest kupę ludzi, naprawdę bardzo dużo. Widoczność, no słaba tak naprawdę. To by było, trzeba mieć tutaj lornetkę i obserwować to wszystko, natomiast my jej nie mamy. I teraz z tej strony wam też pokażę, jest bardzo dużo ludzi. I co, no widziałam te żaglówki, byłam częścią olimpiady, ale teraz chyba jest czas na jakąś plażę, bo ja już w tym tłumie, w tym słońcu dłużej nie wytrzymuję. Cały czas hałasuje tutaj helikopter, no bo przecież on musi ten nagrywać wszystko, jakoś bezpośrednio nadawać do telewizji i do ludzi na plaży, na telebimach. No i kończę, gorąco. Jesteśmy z powrotem w Bormo. Przyjechaliśmy się tu wykąpać, bo w Weimo było strasznie gorąco, strasznie tłoczno. Bardzo dużo ludzi, tego wszystkiego, emocji. Więc jeszcze korzystając z okazji, że jest słońce, że pogoda dopisuje, dzisiaj przyjechaliśmy się wykąpać. Ja wam z grubsza pokażę, jak wygląda tutaj plaża. Jest super dzisiaj, naprawdę. Tak to wygląda, a ja wam teraz pokażę, gdzie jest może David. Bóg wie jeden, gdzie jest David. Ja idę też się kąpać, na razie.